Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj witam na 26. części z serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, część 26. I ten odcinek możemy nazwać pod tytułem Czy sprzedajesz swoją duszę? Trochę dziwny temat, ale on ilustruje ten fragment albo dwa fragmenty, które oszuści religijni próbują użyć, żeby zastraszać dzieci Boże. I ten fragment lub te fragmenty po prostu korespondują z tym pytaniem, czy sprzedajesz swoją duszę? Biblia mówi o pewnym człowieku, który sprzedał swoją duszę do piekła. I czytamy o tym w Mateusza 26 rozdział 14 do 16 wersetu Ewangelia Mateusza. Od 14 do 16 wersetu. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Czyli wówczas odszedł jeden z 12, którego zwano Judaszem Iskariotem, do arcykapłanów i rzekł im: co mi dacie, a ja go wam wydam. A oni mu odważyli 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Judasz sprzedał swoją nadzieję na zbawienie i na niebo za trochę monet. Przyjacielu, tutaj za pieniądze można kupić wiele, ale w piekle nie będzie żadnych pieniędzy, za które byś mógł kupić jakieś dające ci radość lub przyjemność rzeczy. Nie ma nic złego w posiadaniu pieniędzy, ale one nie są warte tego, aby z ich powodu zatracić własną duszę na wieki. W pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 10 werset czytamy. 1 Tymoteusza 6:10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami przeróżne cierpienia. Czyli widzieliśmy w tym fragmencie, że korzeniem wszystkiego złego jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Wielu nigdy nie stanie się chrześcijanami, dlatego że myślą, że mogą się lepiej bawić, nie będąc chrześcijanami. Przyjacielu, kiedy staniesz przed Bogiem i usłyszysz te słowa: idźcie precz ode mnie, twoja dobra zabawa skończy się na zawsze. Prawdziwą radością i przyjemnością jest służyć Panu tutaj, a w wieczności niebiańska przyjemność będzie o wiele większa. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 werset. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości. Tak powiedział Pan Jezus o swoich owcach. Wielu nigdy nie stanie się chrześcijanami, dlatego że obraża się z byle powodu. To grzech, a nie Bóg, spowodował przekleństwo ludzkości. Mimo tego Pan Jezus kocha ciebie. W Ewangelii Jana 3 rozdział 16 werset mamy znane ogólnie słowa, których niewielu z ludzi bierze sobie do serca. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi pomóc sobie w Twoich problemach. Mówi o tym m.in. pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 7 werset. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 7 werset. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką troskę. Zrzućcie nań wszystkie swoje troski, gdyż On ma o was staranie. Proszę, nie wybieraj zatracenia i nieszczęścia na wieczność, po prostu dlatego, że grzech jest nieszczęściem. Pan Jezus Chrystus zabierze ten ciężar i pomoże ci, jeśli mu tylko pozwolisz. Zwróćmy uwagę na koniec Judasza. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Mateusza, 27 rozdział. Od 3 do 5 wersetu. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Czyli widzimy w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, od 3 do 5 wersetu, wtedy Judasz, który go wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym ludu, mówiąc: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. I porzuciwszy srebrniki w świątyni, odszedł i powiesił się. Judasz posunął się za daleko. Te 30 srebrnych monet nie wyszło mu na dobre. Proszę, nie sprzedaj swojej duszy do piekła dla odpadków tego życia. Kiedy to wszystko się zakończy, nic z tego się nie ostoi i pozostanie jedynie rozpacz. Proszę, poddaj się miłości Chrystusa. Zwróć uwagę na wieczną różnicę między chrześcijanami i niechrześcijanami. Mateusza 25:30, Pan jego rzekł mu: wejdź do radości Pana swego. I Mateusza 25:30, a niepożytecznego sługę wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Błagając Ciebie, proszę, oddaj siebie Panu Jezusowi Chrystusowi, zanim będzie za późno. Jest to bardzo ważne, abyś to zrozumiał. A ten temat jest nieprzypadkowo związany z naszą serią Czy Bóg zachowa swoich? Dlatego, że już zauważyliśmy z wcześniejszych oszustw, tak zwanych utracalników, czyli ludzi, którzy zarzucają, że można z Biblii wywieść kłamstwo o tym, że można utracić zbawienie, to ci ludzie posuwają się do takiego samego handlu Chrystusem jak Judasz. Sprzedają go za chwilę splendoru, za to, żeby trochę porządzić w zborze, żeby zastraszyć ludzi, którzy ufają Chrystusowi lub chcieliby ufać, ale ci, którzy głoszą utracalność zbawienia, chcą po prostu władzy. Są to Nikolai, ci, których uczynków Bóg nienawidzi, Pan Jezus Chrystus nienawidzi uczynków utracalników, Pan Jezus nienawidzi uczynków Nikolaitów, którzy Niko, czyli zwyciężyć, Lao, lud, Nikolao, zwyciężać lud, przez fałszywą między innymi doktrynę o utracalności zbawienia. Robią to po to, żeby manipulować,
Ilu z nas nie zna świadków Jehowy, którzy chodzą od drzwi do drzwi, bo są przerażeni tym, że stracą obietnicę, którą im ciało kierownicze wcisnęło, i oni są utracalnikami, twierdzą, że to, co jest im rzekomo obiecane, mogą utracić, jak nie będą regularnie wyrabiać godzinek, nie będą wyrabiać różnego rodzaju punktów. To samo dzieje się w różnych sektach i destrukcyjnych grupach religijnych, które podchwyciły ten klucz działania tych grup jehowickich czy adwentystycznych. Po to, żeby terroryzować ludzi, używają między innymi doktryny o utracalności zbawienia, czyli wymyślili taką fałszywą doktrynę, że rzekomo zbawienie da się stracić, po to, żeby zastraszać ludzi, kontrolować ich finanse, okradać, drenować ich portfele, wprowadzać kler, bo nigdzie w Biblii kleru nie ma, ale w tych grupach, gdzie głosi się utracalność zbawienia, kler oczywiście jest. A to nazywa się ksiądz, a to nazywa się pop, a to nazywa się starszy, a to nazywa się biskup, a to innego rodzaju formy kleru tam występują. Natomiast w Biblii wiemy, że od Dziejów Apostolskich 20 rozdział apostoł Paweł mówi, że po odejściu jego wejdą wilki drapieżne między wierzących, a spośród tych, którzy faktycznie byli powołani jako kler, czyli jako starsi, również się pojawią tacy, którzy będą mówić rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Po tamtym momencie już nie ma żadnych powoływanych starszych. Do powoływania w Biblii starszych widzieliśmy, że Bóg używał apostoła Pawła lub towarzyszących mu ludzi jak Barnabę, lub widzieliśmy na rozkaz Pawła robił to Tytus, na polecenie Pawła robił to Tymoteusz. Po odejściu Pawła nie ma już metody powoływania żadnych przedstawicieli kleru i też ich nie potrzebujemy. Ten kler, który występuje na kartach Pisma Świętego, nie przypadkiem nie jest powiedziane, jak był powoływany, z wyjątkiem tego kleru, który powołał Duch Święty za pośrednictwem apostoła Pawła. To był jedyny opisany przypadek, że to Paweł apostoł powoływał sam osobiście lub za pośrednictwem swoich współpracowników lub w towarzystwie swoich współpracowników. Po odejściu Pawła nie ma już możliwości ordynować nikogo. I to jest charakterystyczne, że te wszystkie grupy Nikolaitów, które od tamtej pory kontrolują lud Boży, są również bardzo często zwolennikami różnych fałszywych nauk. Jedną z takich fałszywych nauk jest utracalność zbawienia. Nie dasz pastorowi pieniędzy, tracisz zbawienie. Lub w bardziej zawoalowany sposób, musisz służyć Panu wytrwale, a w tym oczywiście są pieniądze, na utrzymanie lenia na etacie, który nie chce pracować własnymi rękami, jak widzimy w Piśmie Świętym, tylko żeruje na naiwności ludzi, których podbił sobie w niewolę, bo słowo Nikolaita znaczy podbić lud. I oni to zrobili. Zrobili to w sposób skuteczny, stosując fałszywe nauki. Jedną z takich fałszywych nauk jest nauczanie, że rzekomo teraz mamy już nowe przymierze, gdzie wiemy doskonale, że zmartwychwstanie się jeszcze nie dokonało. A po pochwyceniu, czyli po dokonaniu zmartwychwstania opisanym w Piśmie Świętym, 7 lat będzie wielkiego ucisku i po tych 7 latach dopiero Jezus Chrystus wróci na ziemię, żeby ustanowić nowe przymierze. Ale ci fałszerze, ponieważ potrzebują tej nauki, no to mówią, że nowe przymierze już teraz jest. No więc też kontrolują ludzi. Ich fałszywa nauka rozlała się jak zgorzel po całym chrześcijaństwie, jak ogień piekielny, jak mówi Biblia Brzeska, lub jak rak, jak mówi Biblia Gdańska. I teraz rozważając Judasza, przykład, i tych, którzy głoszą utracalność zbawienia, przychodzi oczywiście na myśl przykład, który czasami jest podawany jako kolejne oszustwo utracalników, czyli 2 Piotra 2, 20-22, drugi list Piotra.
drugi list Piotra, drugi rozdział, od 20 do 22 wersetu. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Czyli jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść tego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. I pierwsza myśl, którą powinniśmy od razu mieć, to to, że nie jest tu napisane, że wraca owca do wymiocin swoich, albo że owca znowu tarza się w błocie. Jest tak napisane? Nie jest. Nie jest. Jest napisane, wraca pies do wymiocin swoich. Świnia tarza się znowu w błocie. Jakże wiele jest takich świń, jakże wiele jest takich psów. Uciekają oni na chwilę od brudów świata przez poznanie Pana Jezusa. Jeśli człowiek jest skonfrontowany z Ewangelią i zobaczy, że życie chrześcijańskie jest po prostu lepszej jakości, to bez narodzenia na nowo może chcieć przestać być pijakiem. I nie nawróci się, tylko tyle, że skorzysta z tej mocy Ewangelii, żeby przestać być pijakiem. Albo żeby przestać żyć z zasiłku i pracować uczciwą pracą własnych rąk. I zobaczyć, że to jest dużo lepiej niż żyć tak jak poprzednio z zasiłków lub będąc zależnym od czyjejś pomocy. Jakże wiele jest takich psów. Uciekają oni na chwilę od brudów świata przez poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli człowiek się wychowa w chrześcijańskim domu, to jest inny przykład takiej hodowli takich psów i takich świń, bo Bóg nie ma wnuków. Czyli jeżeli nawrócą się ludzie do Pana Jezusa Chrystusa, ale ich dzieci się im urodzą, to te małe dzieci są poganami, dopóki się same nie nawrócą. I bardzo często, jeśli się nie nawrócą, żyją całkiem porządnie, bo są dobrze wychowane, ale mimo to idą do piekła. To są tak zwani moralni ateiści. I ci moralni ateiści są takimi umytymi świniami, takimi psami, które coś zwymiotowały. Ale przychodzi czas, kiedy opłaca się na chwilę wejść do błota, albo opłaca się zjeść to, co się zwymiotowało. I oni robią to bez skrupułów, bo nie są owcami. I jeśli człowiek wychowa się w chrześcijańskim domu i uczy się o Chrystusie od małego, to w dużej mierze uda mu się uniknąć brudu świata. Prawdą jest, że pomimo całej swojej wiedzy, taki człowiek może odwrócić się od Boga, pójść swoją drogą w objęcia świata i żyć w jego nieczystościach i smrodzie. Ale nie jest to przecież dowód, że można stracić zbawienie. To nieprawda. Nie można być owcą Chrystusa, a potem stracić ten przywilej. Jest to raczej dowód na to, że pies wrócił do wymiocin swoich. Nieodrodzony człowiek będący brudnym zwierzęciem, jakim jest nieczysty pies według
nomenklatury hebrajskiej. Czyli pies wrócił do wymiocin swoich, a umyta świnia, która też jest obrazem na nieczystego zwierza, umyta świnia znów się wytarza w błocie. Jedną z niezwykłych rzeczy na temat doktryny wiecznego bezpieczeństwa jest to, że wierzyli w nią wszyscy najwięksi ludzie Boży. Charles Spurgeon, Dwight Moody, Torrey, Dixon i wielu innych, których wiarę znamy i podziwiamy. George Miller i wielu innych. Jak powiedział kiedyś jeden z nich, jeśli ten pies by się kiedyś narodził na nowo i otrzymał naturę owcy, nigdy nie wróciłby do swoich wymiocin. Gdyby ta świnia odrodziła się wewnętrznie i otrzymała serce owcy, nigdy nie poszłaby znowu tarzać się w błocie. To taka wypowiedź jednoznacznie pokazuje, że zdaniem tych największych chrześcijańskich bohaterów wiary, fragment z Piotra nie mówi o owcy, która ginie. Szatan ma w swoich szeregach wiele umytych świń, wiele psów, które zwymiotowały, które nie są i nigdy nie były owcami Chrystusa. I między innymi ci wszyscy głosiciele utracalności zbawienia to są bardzo rozpoznawalne jednostki. To są takie właśnie psy, które zwymiotowały coś i strasznie dręczą się, że wyjdzie na jaw, że nie są owcami. Tak samo wiemy już z wcześniejszych odcinków, że utracalnicy to są po prostu często umyte świnie, które najchętniej tarzałyby się w błocie, ale wymyśliły sobie doktrynę o utracalności zbawienia po to, żeby ciągnąć z tego zyski. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla fałszowania Słowa Bożego, jakiego dopuszczają się te świnie i te psy, bo przecież ta doktryna o utracalności zbawienia jest właśnie taką nieczystą nauką, jak błoto u świni i jak wymiociny u psa. Jeżeli ktoś takie coś toleruje w swoim życiu, taką fałszywą naukę, to nie jest owcą Chrystusa. Nie jest owcą Chrystusa, nigdy nie narodził się na nowo. Jest to zwodziciel, fałszywy nauczyciel, który myśli, że z pobożności można ciągnąć zyski, tak jak myślał Judasz. Sprzeniewierza dobra Boże po to, żeby dla siebie samego ciągnąć korzyści. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy i ci obrzydliwi oszuści religijni właśnie robią użytek z Bożych dobrych darów po to, żeby zwodzić innych. Trzymaj się od takich ludzi jak najdalej. Kolejnym fałszerstwem, którym się ci źli, zdemoralizowani ludzie, będący umytymi świniami lub psami, które coś zwymiotowały, posługują, jest m.in. pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. Pierwszy list do Koryntian. Dziewiąty rozdział, 27 werset. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Jak łatwo widać, jest to oszustwo, które pokazuje, że próbują oni nadać temu fragmentowi zupełnie inny sens niż jest naprawdę. Bo przecież tutaj chodzi o to, żeby nie być odrzuconym przez słuchaczy, przez ludzi. I widać to wyraźnie, jeśli czytamy na przykład od 20 wersetu. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Po co Paweł stał się dla Żydów jako Żyd, żeby Żydów pozyskać? Żeby nie był odrzucony przez Żydów, gdy mówi im Ewangelię. Jakobym był pod zakonem, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem. Dlaczego tak Paweł zrobił? Żeby nie był odrzucony, że będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony przez tych słuchających. Żeby oni go słuchali, a nie odrzucali na podstawie jakichś zewnętrznych elementów, które są dla nich problemem.
aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Czyli widzisz, znowu udaje kogoś, kim nie jest, po to, żeby nie być odrzuconym przez słuchaczy. Czyli można powiedzieć, że specjalnie udaje kogoś innego, żeby przekazać poselstwo. Żeby przekazać poselstwo Ewangelii, żeby sam nie był odrzucony. I ten fragment nie ma nic do czynienia z utracalnością lub nieutracalnością zbawienia. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dlaczego dla słabych stał się jak słaby? Żeby nie być przez tych słabych odrzuconym. Tak jak tutaj, że robi to, żeby będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Żeby nie był odrzucony przez tych ludzi. Żeby oni słuchali Ewangelii. Żeby nie było tak, a Paweł jest mocny, dlatego ja nie będę słuchał tego, co on ma do powiedzenia na temat drogi zbawienia. Dalej. A czynię to wszystko... Aha, dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. O to tu chodzi. Żeby będąc zwiastunem, nie być odrzuconym. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był przez tych innych odrzucony. Taki jest sens tego fragmentu. Nie ma on nic wspólnego z utracalnością lub nieutracalnością zbawienia, tylko mówi o tym, że jako ewangelista muszę się przebrać za tych, którzy mnie słuchają, żeby ich nie zrazić. Czyli jeżeli ktoś jest zwolennikiem piłki nożnej, to ja nie będę walczył z nim, mówiąc mu, że kibicowanie piłce nożnej jest bez sensu. Ja mu chcę przekazać Ewangelię, postaram się dowiedzieć, jak gra w piłkę się odbywa, jakie są zasady i na przykład pokażę mu traktat, że Jezus Chrystus jest jak wódz w zespole piłki nożnej i że można razem z nim grać, razem w jednym zespole. Nie wiem, czy to odniesie skutek, ale będzie to właśnie działaniem takim, żebym nie był odrzucony. Postaram się znaleźć punkty styczne z tymi jego zainteresowaniami, żeby przekazać mu Ewangelię. A nie, że będę kierował się przeciwko niemu, żeby zwalczyć jego miłość do piłki nożnej, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dopóki on się nie nawróci, to nie ma sensu zmieniać jego stylu życia. A jak się nawróci, to zamieszka go Duch Święty i to ten człowiek w jednomyślności z Duchem Świętym będzie już zmieniał swoje życie. Ja nawet nie wiem, czy to dobrze, że ktoś gra w piłkę nożną i się tym interesuje. Ja tego nie robię. Natomiast być może Bóg może użyć daną osobę i jej zainteresowania piłkarskie do tego, żeby ten człowiek skutecznie pozyskiwał innych dla Chrystusa. Może będzie prowadził jakiś klub piłkarski? Nie wiem. Wydaje mi się to trudne do oceny, bo ja tego nie mam talentu, nie znam się na tym. Tak samo Paweł z jednej strony udawał Żyda, choć Żydem nie był, bo był już chrześcijaninem. Dla z kolei tych, którzy nie są pod zakonem, udawał tego, który nie jest pod zakonem, choć oczywiście on pod zakonem Bożym jest. Dla słabych udawał słabego, choć przecież Paweł raczej słaby nie był. I słaby jarzynę jada, więc i Paweł nie kwestionował tego, żeby być wegetarianinem być może i jadł te zupki bezmięsne przy tych, którzy jedzą zupki bezmięsne. Zamiast tracić energię i przekonywać ich do tego, że no, powinni sobie raz na tydzień zjeść trochę mięska. Po co? Szkoda czasu na takie rzeczy, które dzielą. Należy wykorzystywać wszelkie możliwości, żeby głosić Ewangelię. Tego uczymy się z tego fragmentu,
a nie mówi on nic o utracalności zbawienia lub nieutracalności, a czynię to wszystko dla Ewangelii, aby być uczestnikiem w jej zwiastowaniu. Czyli aby, będąc zwiastunem dla innych, sam nie być przez tych innych odrzuconym. Tu jeszcze czasami ten fragment jest tłumaczony jako relacja między nagrodami chrześcijanina a zbawieniem. I ten temat też warto poruszyć. On nie jest tutaj moim zdaniem w żaden sposób powiązany. On raczej jest nadużyciem tego fragmentu, gdy to ktoś tak wykłada, ale nie jest to niedozwolone nadużycie. Czyli usprawiedliwia użycie tego fragmentu w ten sposób ta okolica. Czyli czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Tych kaznodziejów myli właśnie to, że Paweł tutaj wspomniał o tym nieznikomym wieńcu. Ja tedy tak biegnę nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Czyli też używają tego fragmentu do opisania relacji między zbawieniem a nagrodami. I tak jak mówię, jest to błąd, ale nie jest to duży błąd, a ponieważ jest częściowo związany z naszym tematem, no to trochę się do niego odniosę. Czyli może najpierw, jeśli tutaj zrobimy taki przegląd wersetów, czyli każę ciało moje i w niewolę podbijam, abym sam snać inszym każąc, sam nie był odrzucony. Jedną z ważniejszych charakterystyk Nowego Testamentu jest różnica pomiędzy zbawieniem a nagrodą. I wiele miejsca w Piśmie Świętym jest poświęconego ważnej sprawie Bożej nagrody i korony, która oczekuje tych, którzy wytrwale służą w samozaparciu. Należy stale pamiętać, że nagroda i zbawienie to odrębne dwie sprawy. Całkowicie odrębne. Podczas gdy zbawienie jest darem, nagroda jest za poniesiony trud. I wtedy ci kaznodzieje używają tego fragmentu właśnie jako element rozważań Pawła na temat pasji służby dla Chrystusa. I podobnie jak uczestnicy igrzysk wysilają każdy mięsień, aby zostać nagrodzeni wieńcem laurowym, tak i ci, którzy biegną dla Chrystusa, usiłują wygrać niezniszczalną nagrodę. I pod koniec tego rozdziału właśnie zdaniem tych kaznodziei Paweł posługuje się autobiograficzną ilustracją, podaje przykład swojego życia jako wzór. Podporządkował on swoje ciało, to jest pragnienia i apetyt, aby ucząc wszystko dla Chrystusa, żeby ucząc innych swoje życie w całości poddać w całości dla Chrystusa, żeby ucząc wszystkich dla Chrystusa samemu nie okazać się pokonanym w wyścigu o zapragnioną nagrodę. I wtedy, omawiając ten fragment w ten sposób, podkreśla się, że tutaj słowo greckie dokimas, przetłumaczone jako odrzucony, może również być przełożone na język polski jako zdyskwalifikowany. Jest ono zaprzeczeniem słowa uznany, zaakceptowany, jakie często występuje w Nowym Testamencie. Jest bardzo ważne służyć wytrwale, aby przed sądową stolicą Chrystusową zostać uznanym. W ten sposób się do tego próbuje odnieść ten fragment. Jednakże jeśli zobaczymy na temat koron i wieńców, to warto zerknąć na takie miejsca jak 2 Tymoteusza 4:8. 2 Tymoteusza 4:8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy,
a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli widzimy wyraźnie, że tu w ogóle nie ma jakiegoś warunku innego, jak tylko umiłowanie przyjścia Jego. Tu jest wyraźnie powiedziane, że oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli czy się stoi, czy się leży, wieniec się należy, jeśli umiłowałeś przyjście Pana Jezusa. Tak mówi ten fragment. Nie ma tu mowy o żadnym wysiłku, nie ma tu mowy o żadnej pracy, nie ma żadnych innych elementów. 7 werset, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. 6, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. I Paweł pokazuje to swoje oddane Bogu życie, ale jednoznacznie mówi, że kto otrzyma ten wieniec? Wszyscy, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa. A kto wzbudza miłość? Duch Święty rozlany w sercu przez Boga. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Czyli to się dzieje samoistnie. To jest normalne, że w momencie, kiedy uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie, rozlewa miłość Bożą w twoim sercu i miłujesz przyjście Pana Jezusa. Nie oczekujesz czegoś innego. Właśnie po tym pozna dzieci Boże i dzieci diabelskie. Dzieci diabelskie wypatrują znaków, wypatrują wypełniania się proroctw, a dzieci Boże wypatrują powrotu Pana Jezusa. Wypatrują, umiłowali przyjście Pana Jezusa. Czyli czekają na Pana Jezusa, czekają na Syna Bożego z niebios, a nie na Antychrysta, czy na jakieś szczepionki 5G, czy jakieś inne zmiennokształtne jaszczury, czy inne bzdury, jak to się powszechnie słyszy, czy jakieś chipy i tym podobne bzdury. Nie ma miejsca na to w Piśmie Świętym. Czyli korona będzie dana każdemu, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i naprawdę został zrodzony na nowo przez Boga. I on ma wtedy Ducha Świętego w swoim sercu. Ten Duch Święty rozlewa miłość do Boga i miłość do przyjścia Boga na ziemię. I to przyjście to jest oczywiście w momencie, kiedy Pan Jezus po 7 latach ucisku przyjdzie na ziemię ustanowić nowe przymierze. Jego nogi staną na Górze Oliwnej, która rozstąpi się na dwoje. To o tym czytamy w Piśmie Świętym wielokrotnie. I wtedy to przyjście umiłowali chrześcijanie. Zatem widać jednoznacznie, że ten wieniec sprawiedliwości jest niezależny od czegokolwiek innego, jak tylko od tego, że się miłuje przyjście Pana. Drugi fragment, przypowieści 4:9. Przypowieści 4:9. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec. Obdarzy cię wspaniałą koroną. Może przeczytam od 7 wersetu. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek. Obdarzy cię czcią, gdy ją odoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec. Obdarzy cię wspaniałą koroną. Widzimy, Pan Jezus jest mądrością od Boga. I widzimy jednoznacznie, że jeżeli miłujesz miłość, gdy ją otoczysz miłością, tą mądrość, czyli gdy miłością otoczysz Pana Jezusa, gdy ją otoczysz miłością, gdy miłością otoczysz Pana Jezusa Chrystusa, to włoży na twoją głowę ozdobny wieniec. Obdarzy cię wspaniałą koroną. Dokładnie ta sama myśl. Warunkiem tego, żeby uzyskać ten wieniec, to jest miłować Pana Jezusa. Miłować
przyjście Pana Jezusa na ziemię. Miłować – powtórne przyjście Pana Jezusa w celu ustanowienia nowego przymierza. Czyli po zabraniu Kościoła do nieba 7 lat na ziemi będą sądy Boże, 7 lat będzie wielki ucisk i po tych 7 latach Pan Jezus wróci na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze na ziemi, nazywane też czasami tysiącletnim królestwem lub milenium. I wtedy, kiedy przyjdzie osobiście, to wtedy będą wręczone te wspaniałe korony. Dalej. 1 Koryntian 9:27 już czytaliśmy. I tutaj jest o tym wieńcu nieznikomym. 1 Koryntian 9:20-27. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać, dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Czyli widać, że zachęta tutaj jest: tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, a tą nagrodą jest nieznikomy wieniec. W jaki sposób mamy biec? Miłując Pana Jezusa, miłując Jego przyjście. To jest prawidłowe biegnięcie. Kolejne miejsce to jest Jakub 1:12. Jakuba, 1 rozdział, 12 werset. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Komu jest obiecany wieniec żywota? Komu? Tym, którzy go miłują. Kogo miłują? Boga. Czyli jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, ale to nie ta myśl tutaj teraz jest naszym głównym tematem przewodnim. Widzimy, że wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Czyli podstawą otrzymania wieńca żywota jest miłość do Boga. Kiedy tą miłość do Boga otrzymuje człowiek? Kiedy Duch Święty rozleje tą miłość w jego sercu do Boga? Kiedy Duch Święty rozleje tą miłość do Boga w sercu człowieka? No, kiedy zamieszka w tym sercu? Kiedy zamieszka Duch Święty w sercu człowieka? Kiedy człowiek narodzi się na nowo? Kiedy człowiek narodzi się na nowo? Kiedy uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa? Kiedy zostanie zbawiony? Jeśli jest zbawiony, Duch Święty zaczyna w nim mieszkać, rozlewa miłość w sercu i ta miłość jest podstawą do tego, żeby otrzymać wieniec żywota. I mając tą pewność, mogę wytrwać w próbie, dlatego że wiem, że mam wieniec żywota. Wiem, co mnie czeka. Dostanę nagrodę w górze. Nawet jeżeli nie wytrwam w próbie, to tu jest powiedziane, że błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Ale jeżeli nie wytrwa w próbie, to co? To straci błogosławieństwo. Czyli zamiast w pełni błogosławiony sposób przez próbę przechodzić, bo wiem, że czeka na mnie wieniec żywota, ja mogę ten wieniec żywota ze swoich oczu stracić i załamać się i podupaść. Tracę błogosławieństwo. Wieńca żywota nie tracę.
bo on jest na podstawie tego, że Duch Święty rozlał miłość w moim sercu, czyli rzecz niezależna od wierzącego. To jest coś, co i tak mnie spotka. Każdy, kto umiłował przyjście Pana Jezusa, każdy, kto umiłował Pana Jezusa, każdy, kto umiłował Boga, ma ten wieniec zagwarantowany. Nie jest tak, że jest tu jakaś ciężka praca. To jest za daleko zagalopowanie. Oczywiście chrześcijanin wykonuje pracę. Chrześcijanin nie może być bezużyteczny, bo tak mówi apostoł Piotr. Ale to nie jest w żaden sposób uzależnione od wierzącego, tylko jest to darem Bożym, gdyż to Bóg wzbudza i chcenie, i wykonanie. To jest dzieło Boże w chrześcijaninie. I chrześcijanin nie wkłada w to żadnego wysiłku. I tak dostanie nagrodę za pracę wykonaną w nim przez Boga. Kolejne miejsca, które już pośrednio mówią o różnego rodzaju koronach, wieńcach, to jest m.in. Filipian 4:1. Przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Tu widać, że jest takie wspomnienie, że współwierzący są koroną Pawła. Nic więcej o tym nie wiemy, co, jak tą koronę uzyskać i tak dalej. 1 Tesaloniczan 2:19. 1 Tesaloniczan 2:19. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Czyli tutaj jest wspomniane, że koroną chwały są inni wierzący, ci, do których apostoł Paweł w jakiś sposób przemawiał, przedstawiał Słowo Boże. Możemy powiedzieć, że i my, gdy dzisiaj z kimś się dzielimy Słowem Bożym i to Słowo Boże wykona w nim jakiś efekt, to ta osoba jest naszą koroną. Chluby przed Bogiem. Nie mylić z wieńcem żywota. Bo wieniec żywota jest niezależny całkowicie od pracy. 1 Piotra 5:4. 1 Piotra, 5 rozdział, 4 werset. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezmienną koronę chwały. Czyli znowu korona chwały. Kiedy będzie wręczona? Kiedy objawi się arcypasterz. Zatem widzimy 1 Piotra 5:4. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezmienną koronę chwały. Arcypasterz się objawi w czasie, kiedy przyjdzie na ziemię ustanowić nowe przymierze. Będzie to 7 lat po zabraniu Kościoła do nieba i razem ze świętymi przyjdzie na ziemię. I wtedy arcypasterz się objawi i wręczy niezmienną koronę chwały. Nie ma tutaj opisanych warunków, dlatego że, tak jak wspominaliśmy, nie ma jako takich warunków, gdyż to dzieło i tak wykonuje Duch Święty mieszkający w sercu chrześcijanina. Kolejne miejsce, czyli tutaj niezwiędła korona chwały, 1 Piotra 5:4, otrzymacie warunek objawienie się arcypasterza, czyli jeśli arcypasterz się objawi, otrzyma każdy chrześcijanin tą koronę chwały. Objawienie 2:10. Tutaj jest to już fragment, który nie mówi do indywidualnego wierzącego. Objawienie 2:10 tylko mówi do zbiorowości. I to do specyficznej zbiorowości, bo mówi do anioła w Smyrnie, czyli do zboru, który już nie istnieje na ziemi w takim porządku. Objawienie 2:10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czyli widać wyraźnie, że są to słowa skierowane do anioła zboru w Smyrnie. 8 werset, czyli jest to zbiorowy słuchacz. I tutaj warunków nie mamy jako takich do
zastosowania do indywidualnej osoby. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Nie jest powiedziane, że jak nie będzie wierny aż do śmierci, to nie dostanie wtedy korony żywota. Tu jest bardziej taka konstrukcja jak w Jakuba, czyli wiem, że czeka na mnie korona życia, bo uwierzyłem w Pana Jezusa i tą koronę życia dostanę. I dzięki temu mam moc, żeby chcieć być wiernym aż do śmierci. Dlatego, że wiem, co mnie po śmierci czeka. Nie jestem w stanie stracić tej korony, bo już to widzieliśmy z wcześniejszych fragmentów. I nauczanie tutaj z objawienia nie wprowadza nowych elementów, więc nie należy ich się tu doszukiwać. Kolejne miejsce, objawienie 3.11. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Nie jest powiedziane, której korony, czy korony chwały, czy korony żywota. I jest tu powiedziane, że jest to do zboru w Filadelfii, czyli tego zboru, który się ujawnił w okolicach XIX wieku. Dzisiaj żyjemy w czasach Laodycei, czyli no, jesteśmy letni, ani zimni, ani gorący. I całe chrześcijaństwo jest w ruinie. Niestety jedynie pojedyncze osoby z tego bałaganu Pan Jezus wywołuje, pukając. I oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś pojedynczy usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli pojedyncze osoby są wywoływane z całego systemu chrześcijaństwa dzisiaj. Bo nic niestety się nie odstało. Całość jest Laodyceą, wyplutą, gotową do wyplucia z ust Pana Jezusa. Kolejne miejsce to jest objawienie 4.4. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. To nie są wieńce, tylko korony. Nie jest powiedziane, czy to korony życia, czy korony chwały, czy jeszcze inne korony. 24 starców, 12 z nich reprezentuje świętych Starego Testamentu, a 12 z nich reprezentuje świętych z czasu Kościoła. I dalej, objawienie 4.10. Upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc. Czyli widzimy znowu, że ci święci, czy ci usprawiedliwieni przez wiarę ludzie, ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, bo kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy do Niego przystępują. A oczywiście to jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. To ci 24 starców reprezentujących świętych Starego Testamentu i świętych Nowego Testamentu, co robią z koronami? Składa korony swoje przed tronem. I właśnie to jest to, że my tą koronę życia czy koronę chwały i tak mamy po to, żeby w dniu uwielbienia położyć ją u stóp Pana Jezusa Chrystusa. I o to tutaj chodzi, że pozwalamy na działanie Ducha Świętego w nas. On rozlewa miłość do Boga w naszych sercach, miłość do powtórnego przyjścia Pana Jezusa, miłość do tego, że Pan Jezus jest mądrością, miłość do Boga i tą rzecz, jak koronę dostaniemy od Niego i tą koronę złożymy u stóp Pana Jezusa. Jeszcze na koniec odnośnie Izraela, czyli świętych Starego Testamentu, Izajasz 28.5, czyli tych 12 z tych 24, których też oglądamy w objawieniu rozdział 12 jako niewiastę na pustyni.
Izajasza 28, 5. W owym dniu będzie Pan zastępów ozdobną koroną i wspaniałym diademem dla resztki swojego ludu. Czyli widać, że tutaj Bóg stanie się taką koroną dla Izraela. Więc podsumowując, nie ma ani jednego fragmentu w Biblii, który sugerowałby, że zbawienie można utracić. Jedynie handlarze Słowa Bożego, tacy jak Judasz, którzy sprzedają za 30 srebrników Pana Jezusa, mogą twierdzić, że zbawienie da się utracić i faktycznie takich ludzi obserwujemy, żerujących na chrześcijaństwie, ale powinieneś trzymać się z dala od tego typu zwodzicieli, bo są to najgorsi z możliwych oszustów religijnych. Tak naprawdę dwie nauki najmocniej są dzisiaj atakowane. Pierwsza to to, że Jezus jest Synem Bożym. Ci zwodziciele twierdzą, że Jezus przed wcieleniem nie był Synem Bożym, że przed stworzeniem świata Jezus nie był Synem Bożym. Oni twierdzą, że Jezus stał się w czasie Synem Bożym, albo wręcz zaprzeczają, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Takie osoby są bardzo niebezpieczne, dlatego że one głoszą bałwochwalstwo. Trzymaj się od nich jak najdalej, bo diabeł atakuje odwieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa, atakuje Jego boskość, bo jeśli Jezus nie byłby Synem Bożym w wiecznej przeszłości, przeszłej wieczności, to i Ojciec nie byłby Ojcem. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. I to jest kluczowe, bo kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Kto ma Syna, ma żywot wieczny. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Jest to kluczowe dla uzyskania życia wiecznego wierzyć, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Że Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te trzy osoby są sobie równe co do chwały, co do mocy, co do wszelkich pozytywnych atrybutów. I do tego diabeł przykłada rękę, żeby zaciemniać ten obraz. I próbuje się to podważać. Boskość Ducha Świętego, boskość Ojca, boskość Syna Bożego. Pomniejszać lub rozszerzać. Jest to całkowicie niebezpieczna doktryna. A druga to jest atak na zbawienie z łaski. Słowo Boże mówi wyraźnie, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On nagradza tych, którzy doń przystępują. Jeśli nie uwierzysz Bogu, to czynisz z Boga kłamcę. I uwierzyć w Pana Jezusa wystarczy, żeby być zbawionym raz na zawsze, nieutracalnie, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika, całkowicie oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, czyli to, że On został ukrzyżowany za nas, w trzech godzinach ciemności został włożony na Niego grzech każdego grzesznika i potem został złożony do grobu, zmartwychwstał trzeciego dnia, został w niebo wzięty po zmartwychwstaniu i teraz po prawicy Ojca siedzi i wstawia się za nami. I On jako człowiek, człowiek Chrystus Jezus, właśnie wszedł jako pierwszy do nieba i teraz oczekujemy Jego przyjścia po nas, żeby Pan Jezus zabrał nas do siebie, do nieba. I wtedy, gdy Pan Jezus zabierze nas do siebie, to 7 lat na ziemi będą sądy Boże, nazywane wielkim uciskiem. Przez te 7 lat na ziemi będzie bardzo ciężko. Po 7 latach Pan Jezus wróci na ziemię, żeby ustanowić nowe przymierze z Izraelem i Judą, które będzie trwało 1000 lat. To jest królestwo Jego Ojca, albo królestwo tysiącletnie, albo milenium, inna nazwa. I wtedy w
właśnie Pan Jezus przyjdzie i wtedy się zacznie tysiącletnie panowanie Chrystusa na ziemi, a my jako towarzysze będziemy z Nim. Więc będziemy z nieba sprawować współkierownictwo, współrządzenie tym, co się będzie działo na ziemi w czasie tysiącletniego królestwa. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Zbawienie jest nieutracalne, bo jest z łaski Bożej, niezależnie od uczynków. Także te nagrody, jak widzieliśmy, to jest działanie Ducha Świętego rozlanego w sercu wierzącego. Nie ma powodu, żeby dać się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, chętnie się z Tobą podzielę. Napisz do mnie 739-089-088, to jest numer telefonu. Możesz wysłać SMS-a, możesz zadzwonić, możesz też napisać e-mail czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Także możesz wysłać na adres stacjonarny tradycyjną korespondencję czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Dziękuję Państwu za uwagę. Pamiętajcie, żeby czytać Słowo Boże, bo tylko Biblia jest Słowem Bożym na dzisiaj. Przez Słowo Boże Bóg przemawia do nas. Nie dodawaj nic do Słowa Bożego, aby Bóg cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.